Siema, tutaj znajdę witam serdecznie w Sleeping Dogs, a ja mam wyświadczyć jakąś przysługę jakiejś sprzedawczyni. Witam. Słuchaj dupę. Probably, yeah. What is it? Mrs. Chu sent over some lunch, but I haven't paid yet. Can you take this back to the restaurant? All right. Okay. You might want to hurry. I heard dog guys are sending reinforcements. You should probably be gone before they get here. Ogólnie chciałem się przebrać, ponieważ oglądając poprzedni odcinek, sorry za początek w ogóle tamtego odcinka, ponieważ strasznie FPS-y mi żarło, nie wiem, coś. Tak czy siak, ogarnąłem to, liczę, że teraz będzie okej. A no i kurde, jest jeden mały problem, a mianowicie taki, że poprzednio nie zauważyłem, że ubrania dają bonus. I gdybym kupił jeszcze buty i spodnie, dostałbym bonus do obrażeń. Nie wiem, jak się to nazywa ten bonus, ale dostałbym bonus, ale nie skorzystałem z tego, bo tego nie przeczytałem. A tu widzę, że się będę musiał napierdzielać. No dobra. Siema. I od razu tutaj cyk. Posłuchaj tego. No, zapraszam. Który pierwszy? No, a ty kuk, cyk. No, co to miało być? No, nie wierzę, no. Dałem się... Dobra, spokojnie. Bum, kurde. No. No? Na to czekasz, kolego? Nie. No, zapraszam. O kurde, za wcześnie. Tym razem nie dam się zarąbać. Oj nie. Chodź, kolego, pobawimy się. I F. Ej. Kto tu przeszkadza mi w wykonaniu misji, co? Ja wam dam, kurde, hultaje. Cyk, cyk. Jak w GTA San Andreas. I F. A ty kurde. Jak ty kurde. Wstawiasz się? Boom. Adios. Ten pasek błyszczy. Wrogowie się cię boją, a twoje zdrowie regeneruje się. Chodź, kolego. Mam coś ciekawego? Nie wiem, ale chodź. Gościu chciała mi romnąć, a ja mu tutaj milimetr przed nogą zwiałem. Boom. Zadzwoń do babci. To twoje ostatnie, kurde. Wow. No. Jak się mnie boją, rzeczywiście, kurde, nie? No, zapraszam. O kurde, chciałem zrobić kontratak, znaczy kontratak. Okej, okej, można kontratak robić, zanim się jeszcze skończy, kurde, atak, okej. O kurde, ja pierdzielę. Co to było, co to było, co to było? Makaroni, makaroni, makaroni. Znasz ten trik? Boom. Kolego, oj, zaprowadzimy cię, kurde, przed sąd najwyższy. No, przepraszam bardzo, pomieszałem się przyciski. Ty, kurde, frajerze, co ty sobie, kurde, myślisz? Co ty robisz? O kurde, zaraz się oddalę za bardzo od misji. Nie chcę zepsuć misji. Zanieś pieniądze, Golden Koi. Okej, dzień dobry pani, proszę bardzo. Hello. No, proszę bardzo, idę tak wolno. Thanks. Season lunch. Punkty reputacji dodane. 200 zł, znaczy 200 dolarów chińskich. Raport funkcjonariusza Charlesa. Ho! 4. Nie wiem, o co chodzi, ale dobrze wiedzieć. Spotkaj się z Winstonem. Mogę jakoś wejść w mapę? Jest taka możliwość? Jest, ale zablokowana. Ogólnie chciałbym zobaczyć, jak to wygląda cała mapa, ale no, no niestety. A ja mam wejść do góry, dobra, to sobie wejdę. Witam, witam. Wiesz, jak coś, to możemy skoczyć, wiesz. Ach, kurde, przy kobietach zawsze się wypierdzielę na głupierej. Cały Wei Chen. Znaczy ja. Wei Chen, Wei Chen. Are you shitting me? So what'd you do? Nothing, nothing. Say, I'm at the mall. I came straight to you. Didn't want to start anything major, but without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for why he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Apparently, he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Gaton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Lepszego gościa tej roli nie mogę ich wybrać.
Do tej roli? Do tego zadania. Ja odgrywam bardzo dobrze moją rolę. A tu jest jakaś babka, mogę ją obić? Co? Proszę bardzo, za bardzo się wczułem w bycie złym gangsterem. A czy członkiem triady? Hello, hej, hej. Jak tam, co tam przygotowujesz? Jakiś... Co to jest? Soy sauce. Sos... DLC, Wakanga here! Okej. Okay. Spytaj Kwana o miejsce pobytu Kinga. O! Nie, myślałem, że mogę z tego korzystać. Co to jest? Kontakty? Łoja pierdzi... Raporty? Akceptuj. Zablokowane, ale coś zdobyłem. O, raporty funkcjonariusza Charlesa Ho. 4. Dotyczy Winstona Chu, kryptonim Smog, 5 października 2010 roku, ściśle tajne. Osobą, z którą najczęściej się kontaktuje, jest Winston Chu, czerwony kij Sun on E, który kontroluje, albo lubi myśleć, że kontroluje część North Point. Jak pisałem w poprzednich raportach, Chu powoli traci kontrolę na rzecz rywalizującego z nim sama psiołkiego Lina. Chu jest porywczy, impulsywny i niezbyt bystry. Brak mu wykształcenia, czasem nie udają mu się nawet najprostsze uliczne intrygi. Wpływ na jego zachowanie mogą mieć sterydy anaboliczne, które najprawdopodobniej zażywa regularnie. Chu jest idealnym punktem wejścia w struktury triady. Jest ambitny, ale brak mu inteligencji do osiągnięcia swoich celów, więc potrzebuje bystrego pomocnika. W ten sposób zdobyłem swoją pozycję. Mój szybki awans wzbudził zazdrość wśród członków gangu z Water Street. Jestem przekonany, że ich podejrzenia dotyczące mojej tożsamości są związane bardziej z zazdrością niż konkretnymi dowodami. Mimo to zarówno ja, jak i dowództwo musimy zachować maksymalną ostrożność w kontaktach. Chu dorastał na osiedlu Old Prosperity wraz z wieloma innymi przywódcami Sun on E, w tym z Psiokim Linem. Psiokim, nieważne. Frajerem. Dołączył do triady w młodym wieku i wygląda na to, że osiągnął już kres swoich możliwości awansu. Jego plany będą wymagały znaczących poprawek. Jeśli chce dorównać bardziej szanowanym czerwonym kijom, takim jak uśmiechnięty Lee, pyzaty Cao czy krzywonosa Yang. Kurde, normalnie czuję się, bym grał w tego. W Metina krzywa Yang. Dobra. Dobra, ogarnięte. Mogę chyba do kogoś napisać SMS-a? Hej, skarbie, jak tam? To dzisiaj to samo, co wczoraj. Brak SMS-ów, widziałem. Użyj maszyny. O, mogę korzystać. Normalnie przyzwyczajenia z GTA San Andreas. Zawsze tam podchodziłem do maszyny i sobie regenerowałem HP. Myślałem, że tutaj też działa i tak jest. Zwiększenie obrażeń. O, proszę bardzo. Ja chciałbym dotrzeć do... A ty kim jesteś, koleżanko? Ale już mam obrażenia zwiększone wręcz. Hej, baby. Do zobaczenia, kurde, nigdy. BOOM! Kurde, myślałem, że mogę robić uniki, ale nie. Hej, dzięki, że mówisz po angielsku. To zawsze pomaga w takiej miejscówce, gdzie wszyscy powinni mówić po japońsku? Siema, albo po chińsku? Cholera wie, nie pamiętam. I'm looking for Ming. You know where he's at? Yeah, he just passed the food stand around the corner. Aha, dzięki za informację. Staw czuła Mingowi. Ming, 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 Ming. Kurde, mój głos coraz gorszy jest. Tylko nie mogę robić streamów. You make it up for me tonight, and we got a deal. What are you, Gamzhou? Ming, I got a message for you. Co tam popychasz? To może być moja dziewczyna. O kurde, co się stało z grą? Dziwnie zadziałała przez chwilę. O, ale jesteś frajer... O kurde, sam żebym wleciał. Ej, gościu. Do góry. Niezdarność, ja pierdzielę. Do góry. Jo, pierdzielę, wybucha coś. Cigohe! Nie opowiecie, co mówię. Kurde, nie jestem dobry w parkurze, ani w bieganiu. Nie, bitch, tak się to robi. Mówiłem coś o niezdarności? Śmieszne. Oh, shit! Ja oczywiście nic mu nie jest, no przecież kurde to jest... Jak dostała kopa? Dostała kopa, biedna dziewczyna, przepraszam. Następna, ty mu to ze w dupę. Ja ci dam. Aż kurde, prawie go miałem. Ja pierdzielę, nie wiem, może powinienem F użyć, żeby go złapać czy coś. Czemu była tam niezdarność? Idealnie zrobiłem wszystko. Ja pierdzielę, też bym chciał być taki kurde swinny jak małpka.
Kill him! No dobra, zapraszam, panie Killem. No, no. Chodź tutaj. I dead. You fucking dead, you hear me? F. Ach, myślałem, że będzie go jeszcze bardziej wirować. Jestem psycholem? Tylko trochę. Kurde, dwóch naraz, frajerze, myślałeś, że mnie kopniesz? Czekaj, pokażę ci pewne miejsce, gdzie powinieneś udać się najszybciej, jak się tylko da. Bang! Kill him! Jak to kill him? Gdzie to jest? Kurde, nie ma go? Pyk! O ty kurwiu. Hare-ho! Noż, kurde. Jezu, a dzień dobry. Ej, przepraszam bardzo, jeszcze zrąbałem, przepraszam bardzo. Dobranoc. O, dzień dobry. A ty kurde, kim jesteś? Aha, ty jesteś tym ziomkiem, którego gonię, tak? To już wszystko jasne. Szybko do góry, bo mi ucieknie, no sobie swędzi. O ja, nie jest rasistowskie, przysięgam. Chodź kolego, zabawimy się. Przepraszam bardzo, pomieszałem się przyciski znowu, ale to nieważne. Chodź kolego, bawimy się kurde. O ty kurwiu. Jak śmiesz, oh yeah. Ching cha. Dobra, starczy. Chodź kolego, tutaj mam dla ciebie miejsce. Oh Jesus, to jest ten, Mr. Manhattan. Nie wiem, kogo bije, nieważne. Jak śmiesz mnie bić, kurde, łachudro. No, który pierwszy? Wstawaj! Nie kończymy zabawy jeszcze. Jeszcze nie. Cyk, pyk! O, czy ty troszeczkę ochłodzić sytuację, wiesz? Sanoni! Mam gdzieś tu jakieś miejsce dla ciebie? Mam! Tararirara. Co, kurde? Tutaj, cyk i pyk! Holy shit! Kocham tą grę, kocham ją. Hej kolego, a ty chciałbyś się tutaj przejść? O, przepraszam. Nie wiedziałem, że jesteś taki kurde twardy. Jak wstaniesz, to kurde chyba sobie jaja robisz, co? No, dawaj. Proszę bardzo. Yeah. No, zapraszam. Ming. Jesteś ty z dynastii Ming? Oj, nie sądzę. Boom. Srebro zdobyte, tylko dla mnie złoto. No, zapraszam. Chodź do nogi. Ojejku, nożyczek masz? Koniec walki, frajerze. Fuck dog eyes. Winston owns this area. You fuck with us and you regret it. Okay. But please, make sure dog eyes doesn't kill me. Fuck. Może ucieczka, nie? Masakra, Wei się tak wczuwa, że on normalnie się staje członkiem naprawdę gangu. Gość jest brutalny w chuj. Podoba mi się to. I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime. And now you're here, enforcing for the Sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But sir, I have it on record that he's Sun on Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the Triad, and not only is it against protocol... Well, for God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pendru, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei, we can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied.
You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Kompletnie nikt nie skuma, że nagle mnie wypuścili od psów, tak po prostu. Nic, kompletnie. Zero jakiegokolwiek podejrzenia, że coś jest nie tak. 270DX, raport informatora Tora Dotpsiokiego. Mieszkanie North Point, okej, okay, dzięki. Come on, I need this. American gangs and Asian ones don't compare to the clients. I don't like this cocky little fucker. You need to be more careful, Wei. Much more careful. O, jestem w swojej chacie. Mam jakieś zdjęcia. Czyby to była rodzina Wei'a? Czy to jest po prostu takie randomowe zdjęcie? Wstawaj, Wei. Pora, kurde, wstawać i skopać dupy psiokiemu. Albo jego ludziom ogólnie. Fuck. W swoim mieszkaniu znajdziesz łóżko, szafę z ubraniami i system monitoringu, pozwalający ci uzyskać dostęp do sakowanych kamer ochrony? Gościu ma koszmary, to nie jest nic dobrego. Dziś tab, żeby wyświetlić mapę. Wciśnij kilka razy M, by przełączać się między następnymi celami. What? Bo coś sobie pogotuję? Coś w lodówce na przykład? O, mogę wziąć napój. Dobra, to biorę. Może jakieś piwko? Jakaś cola czy coś? Chyba raczej, kurde, jakiś napój, nie? Jabłko w lodówce. Ja pierdolę. Chyba gościa porąbało. Przecież by mi zęby odpadły. Dostałem coś? A, dostałem obrażenia. A czy bonus do obrażeń? Dobra, co tu jakieś przebranie? Zamknij. Czy mogę robić w kiblu? Użyj z lewu, wow. No to nie zgadnę, pewnie mogę też użyć kibla, co? Mogę użyć kibla, bo kurwa. Dobra, lej. No i w końcu to jest prawdziwa sprawa, nie? Lej, stary, lej. Ja pierdzielę. W końcu główny bohater może lać w kiblu. I przez całą grę ani nie sra, ani nie robi, kurde, niczego innego. Przez całą grę, nieważne ile dni by minęło, główny bohater nic nie robi z tych rzeczy. To jest nienormalne i nieprawdziwe. A tutaj, cyk. Jeszcze lusterko działa, lol. No dosłownie, lusterko działa. Pik, 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 pik. Coś tu jeszcze mogę zrobić? Mogę się przebrać. Ciekawe, co tutaj mam ciekawego. Korpus. No dobra. Enter. Zrobiłem t-shirt. Natowa wiatrówka. Nic. O kurde, nic. Oczywiście, że nic. Luźne jeansy. Ha, nie no, majtki. Dobra, wystarczy luźne jeansy. Na busaka, nie, buty mogą być, stroje własne, puste miejsce i puste miejsce, biorę tak, kurde, gość ma tatuaże jakieś na sobie, god damn it, jakiś smok, biorę to, mimo teraz to będę kurde kozakiem, nie, nie ma opcji, gdzieś i ta, aby wyświetlić mapę, cyk, mam mapę, wow, mogę oddalić, o kurde, jak ogromna ta mapa jest, damn, to jest parking, co to jest? Salon masażu? What? Zaznacz kogoś ikoną, aby uzyskać dostęp. Nie wiem, co się dzieje, ale to jest dziwne. Zaznaczyłem? Nie zaznaczyłem? Zaznacz kogoś z ikoną. Rada stylisty. No dobra, zaznaczyłem. Co to znaczy do rady stylisty? Naciśnij kilka razy M, aby przełączać się między dostępnymi celami. Własny cel. Napad z dostawą. Dostępna jest nowa sprawa. Wow, własny cel. Dobra, to wyłażę pierw stąd, nie? Wypad. To chyba były drzwi do wyjścia raczej. Zobacz na mojego smoka, baby. Mogę wejść tutaj? Hello, chciałbym kupić napój. A, sorry, nie to miejsce. O kurde, skok, jeb! Hej, baby. Robisz swój motocykl z garażu? Holy moly, ja tu mam motocykl jakiś, ale dobra. Jestem legalnym człowiekiem. Hej, pokaż mi mój pojazd. O kurde, 270DX, położono w nim nacisk na wygląd, nie na osiągi, no shit. Klasa B. Klasa E. O kurde, kask założył, odwiedź apteki, coś tam. Wugas, ten, okej, okay, dobra. Chciałbym zobaczyć, gdzie to jest rada stylisty, co to znaczy, nie wiem, ale sobie tam pojadę, z ciekawości. Ops, nie tędy. No i kurde, żebym pojechał, no i dupa. Dobra, może mi tutaj gdzieś indziej wymierzy to. O, wymierzyło mi, super. No dobra, liczę, że w mieście mi nie zabije, kurde, tej gry. Ops, sorry, przepraszam. Uczę się jeździć. Troszeczkę to nie jest styl, model jazdy z GTA. A tu się po lewej jeździ, no tak, to jest Japonia, tak? Cholera, pamiętam, zapomniałem, tak? Po lewej stronie.
Kto powiedział, że ja będę jeździł po lewej stronie? Jestem kurwa gangsterem. Triaderem. No? Jak się wychodzi z motocyklu? Wal mi stąd, jak chcę wyjść z motocyklu, a nie mogę. Nie umiem. Może to jest złe miejsce po prostu, żeby wyjść. Nie, no muszę wejść w ustawienia. Co jest grane? Opcje. Sterowanie. Jak wyjść z samochodu? Rzut, sprint, osłona. O, wejść. Osłony tutaj są? Holy shit. Kontratak, przełamanie, sprint, parkour, spacja, rzut, uderzenie bronią palną. Słaby atak, strzał z broni. Wycelowanie z broni pod shiftem, koncentracja na ataku. Przeładowanie, podniesienie broni. W prawo, lewo. To mi nie pomaga. Sekcja? Kontrol. Gaz. O. Taranowanie, klakson. Spojrzenie w tył, porwanie samochodu, wychylenie się na motorze. Może kół? Wyjdź z tego motora, nie umiem wyjść z motorka mojego kochanego, ulubionego. A tutaj jest sterowanie, czemu ja w ogóle tam patrzę? Sterowanie. Sterowanie grą auto? Grą? Auto sterowanie? Co? Przechodzi mi się sama, czy co? Układ kontrolera. Sterowanie pojazdami, to jest to. Hamulec zawalenie, strzał. Klakson, spojrzenie w tył. No dawaj, porwanie samochodu. Lewy kontrol, wychylenie, lewy alt. Jak ja wsiadłem na ten automatycznie, to jak stąd wyjść? Okej, mam! Prawy przycisk myszki, dobra, wszystko jasne. A ja sobie tutaj podejdę. Mogę wyjść. Jesus Christ, sorry, ale nie ogarniam tej gry. Jeszcze. Dobra, kamera w tej grze dziwnie działa, okej? Dobra, tutaj sobie podjadę. Teraz to już mogę funkcjonować. Ech, prawym przyciskiem myszki się wsiada. Jesus Christ, co to wymyślił? Na samą górę mam wejść tutaj. Gdzie? Tu. Chcę zobaczyć, co tu się dzieje w ogóle. A sama postać biegnie. You got a moment? Zależy na co. Yeah, sure, what's going on? Do you think this shirt is too tight? Serio? To było twoje pytanie? Mam cię klepnąć w tyłek? What the fuck? Bycia zboczeńcem? Żałosne. Gdzie jesteś ty? Jesus. Okej, okay, wróć do gry. No pewnie, że wróć do gry. Chyba skok. Jep, kurde, boom! Z 5 metrów, a czy z 3 pewnie. Ogólnie, bym sobie podjechał tutaj do sykich ubrań. Bym sobie tam ogarnął parę rzeczy. Kurde, jakie wejście, nie? Znaczy, fajnie biega się z gołą klatą, ale może jednak jakiś strój dałby mi jakiś bonus. Nie wiem, jak to w sumie działa. Bonus w takiej grze? To jest dosyć dziwna gra, jeśli mam być szczery. No dobra, pierwszy się przyjadę, kurde, what the fuck, wow. Boże, steruje się tym jak klockiem. Są ubrania, dobra. Gdzie? A, to jest jakaś ścieżka, którą pominąłem, oczywiście. No, dobra, cofaj. I cyk w tą stronę. Nie wiem, gro, dzięki, że pokazujesz mi, co jest grane, gdzie ja to mówię? A, tutaj. No tak, to jest miejsce, w którym byłem? Chyba nie przypominam sobie, żebym był. Ale sobie podjadę. Mógł chyba wskoczyć na górę, no ale cóż, nie udało mi się. Tutaj sobie wejdę chyba do góry. Jakoś? To jest chyba to miejsce, gdzie już byłem, ale nie jestem pewien. Nie, chyba tutaj nie byłem jeszcze. Przerąbałem się przez to i tyle. Dobra, co tu przejść? Kurde, wrąbałem się. Ej, spokojnie. Wei Cheng. Ching Chong. Chyba złe miejsce obrałem. No to spróbuję tutaj wskoczyć. Jako, że się da, bo tutaj już byłem, chyba biłem tego gościa. Binga. Jak on się na to nazywa, to nie wiem. Gdzieś tutaj chyba jest. Tutaj chyba muszę mu zeskoczyć, ale pewnie zginę, więc... Da się jakoś sensownie tutaj zejść? O kurwa!
Nie, żyje, lol, gościu jest nieśmiertelny, nie umiera spadając z góry. No dobra, jestem na miejscu, tak czy siak. Gdzie to są jakiś sklep z ubraniami? Tutaj coś jest. Przestań się kłócić, nie mam czasu na was, frajerzy. Korpus, mam 1300 dolców, więc... to już mam, więc sobie mogę założyć. Założę to, żeby przesadzić, nie jestem jakimś, kurde, zainteresowany klatą tego. Załóż spodnie i koszulę, aby zadać więcej... No i proszę bardzo, to jest ten bonus. Prosto z getta, proszę bardzo. I buty. Okej, okay, cyk. Tu mam bonus opryszka. I proszę bardzo. Easy, easy. O kurde. Smok z koralików. No niestety, za drogie to jest. Cholernie drogie. I to też. No, także podziękuję. Jak wiesz, jak będziesz miała coś więcej do zaproponowania, to chętnie. Nie ma problemu. Chyba tutaj jest chyba jakieś wejście. A tu jest jeszcze sklep, chciałem powiedzieć. Czy to jest to samo wszędzie? Nie, coś innego. Jakiś czarny t-shirt. No dobra, nie będę kurde się ubierał. Ale 400 dolarów. Dobra, a na przykład jakieś okulary. Nie, to biorę od razu. Damn, son. Okulary to nie będę patrzał, tylko biorę od razu. Opaska kampanijna? Wyraź siebie. Opaska kampanijna? Aha. Nigdy się nie poddawaj. Neutralność do sieci. Dobra, jaki kolor to jest? Żółty, biały, to niech będzie niebieski, okej? Okay? Easy. Okulary na krycie głowy. O Jezus, nie, czapka łowcy? Nie, dobra, bez przesady. Ale dobra, już wyglądam spoko. To jest jakaś, o, to jest jakiś ten. Blisko jest jakiś, o, pasztecik, to bym sobie może zjadł. Dzień dobry. Dawaj, co tam masz, kolego. Muszę poczekać, aż on zje, nie mogę się ruszać, bo inaczej to nie zajarzy. Regeneracja zdrowia, proszę bardzo. Się naprawdę opłaca jeść, zarąbiście. Szkoda, że więcej takich gier nie ma, gdzie jesz jedzenie i dostajesz bonus. Tego typu gier, tak dodam jeszcze. A ty co mi dasz? Pasztecik. Dopadnę regenerację zdrowia. To jeszcze raz sobie dodam regenerację zdrowia. A nie, nie mogę. Bo wydałem kasę i gościu mi nie dał towaru. Nieładnie, nieładnie. No, no. No tu mam jakiś ten. Jakąś... Jak się nazywa? Jakiegoś gościa, co można z nim pogadać o... Wei Shen! Yeah? To ja. Mrs. Chu suggested I talk to you. She a friend of mine. I need a favor. What do you need? My husband is in the hospital and I can't pay the bills. The only thing we have of any value is our car. You want to sell it? No, I want you to run it in the harbor. Our insurance is really good. Okay. Okay. Weź samochód, Michel. Michel, okej, okay. Michel. Michel, Kisiel. Ha. Gdzieś na dół trzeba zejść. A tu coś widzę. Co to jest? Otwórz skrytkę. No dobra, otwieraj skrytkę. O, sorry, nie ten przycisk. Kurde, bele. Ej, to ja idę wracać z powodem tego. Do gościa z tymi. Tutaj było? Nie wiem, gdzieś tu było. Kupuję, kurde. Op, skrobię się tutaj. Ja pierdzie za skrzynka. Hej, skarbie. That place is a little boring. Can you help? A man like you needs a good bed. I could help with that. Make sure your nights are as relaxing as possible. Nie. Nie chcę kupić. Nie chcę kupować tego puszka do tego. Let me know if you need a late night console on your current model. Boże, jakie miała brwi, Jesus. Chciałem kupić ubrania, a nie jakieś kurwa łóżko za 5000, jeszcze nie porąbało mnie. Załóż swoje buty, aby trzymać piękne punkty triady. Nie. Energia słoneczna. Nie, myślałem, że coś ciekawego. No ma, nieważne. Dobra, idę z misją, jak coś to się po prostu ubiorę gdzie indziej. Nie wiedziałem, że aż tyle można zdobyć. Ja tu widziałem chyba kiedyś, znaczy kiedyś, Boże. Gdzieś, jak tutaj biegłem, jeszcze jedną taką skrzyneczkę. Myślałem, że to jest po prostu taki bug, że się światło jakoś dziwnie odbija. A tu bęk? Nie? Nie? A, dawaj. Ja niestety nie dam tutaj skoczyć. A tutaj? Nie, też nie dam. Muszę niestety biec jak zwykły człowiek dookoła. No dobra. A you look like shit. O kurde, sorry, przepraszam bardzo. Co jest grane? Gdzie ja mam tam dotrzeć? Jak ja mam tam dotrzeć? Eat popan. Może tędy jakoś, a ja tego nie widzę. Dobrze, że Wei jest po prostu gościem, który nie musi się martwić swoją kondycją. Mają po prostu nieskończoność.
Tak serio, oddalam się od miejsca. O, tutaj jest zejście niżej. Dobra, przepraszam, nie widziałem. A, widzę, że rozwalony całkowicie. Teraz trzeba go zatopić, okej. No dobra. Gdzie trzeba go zatopić? Kurde, jaki fajny wózek, jakbym go wziął, a nie... Jaki szybki, goddammit, ten wóz ogarniał, co tu się dzieje. Nice, o kurde, wow, zaraz go rozwalę, zajdę, jeszcze dojadę. Uważaj, gościu, ja tu jadę, a brzmi, kurde, jeszcze mnie wyzywał? Jak śmiesz, ty paziu. Okej, okay. I jeb, kurde, O, ja pierdolę. I o to chodziło. 2000, nice. Da się przyspieszyć? Chciałbym szybciej płynąć. A, tak się przyspiesza chyba? Nie da się. Enter, wróć do gry. 2000, goddammit. Boże, tu można robić rzeczy fajnych w tej grze. Jakiś kurde... Normalnie jest jak z GTA San Andreas. Ktoś tu kurde bierze za dużo z tej, od tego GTA San Andreas. Chociaż maszyny do picia, kurde. Do picia napojów, to akurat jest normalka, ale... Topienie wozu? To było w GTA San Andreas. To wszystko z GTA San Andreas. Mam wózek. Jestem listonoszem. Przepraszam bardzo, co tutaj jest? Dzień dobry. Cześć i czołem. Pewnie pytacie, kogo zapierdolę. Wow. Trafiłem nikogo. Aha, bo to jest. Ejho! O, przepraszam. Coś zrobiłem, kurde, frajerze? O, taki jesteś cwany? Pum, pum, pum i pum. Dobra, chodź, kolego. Mogę coś zrobić? Nie. No to, kurde, dostaniesz w ryj. O, ty jest gruby. Gruby może pewnie się nie da go ominąć? Nie, da się, kurde, można mu wpierdolić. O, kurde, przepraszam bardzo, pomieszało mi się coś. No. Gruby jesteś, za wolny jesteś. Too slow? O kurde, tam było F do kliknięcia, a ja żebym wypadł aż za barierkę. Jesus. Chyba leży. Wstaje? Nie, ja jestem ledwo żywy. Jesus. Jakiś problem? Kurwa? Baseballem będziesz mi grał. Co to było? Też pada. No dobra. Uhuu, yeah boy. Dobra, co to jest? Policja mnie ściga? Nie. Dobra, dzięki ludzie za oglądanie. To byłem ja, Bizunej. Trochę porobiliśmy, dowiedziałem się czegoś. Liczę, że dzisiaj w tym odcinku działa lepiej gra. W następnym odcinku polecimy z misjami dalej. Ale też będziemy robić inne misje poboczne, jakieś takie pseudo. Jak na przykład dostaniemy w pierdzielu, bo jakieś laska chciała mnie skusić na swoją ciasną bluzkę. Niestety, no ale dobra, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. No i siemano, aż się odpaliła straż pożarna. Taki zajebisty odcinek.